Ostatnie statystyki wskazują, że sytuacja seniorów ogólnie jest bardzo zła. Czas po pandemii pokazał nam, że ta sytuacja znacznie się pogorszyła. W zeszłym roku jako koalicja przeprowadziliśmy badania wśród seniorów na temat wykupywania leków. Skąd to się wzięło? Zaczęło do koalicji docierać coraz więcej sygnałów na temat tego, że ubożenie seniorów powoduje, że nie wykupują recept. Badania były przeprowadzone sierpień-wrzesień 2022 roku i pokazały nam, że najbardziej na czym seniorzy oszczędzają, to w dużej mierze są to leki. Okazało się, że ponad 80% seniorów nie wykupiło leków, recepty częściowo lub w całości. To spowodowało dalsze badania nad sytuacją seniorów. W związku z tym w tym roku przeprowadziliśmy miesiąc temu najnowsze badania, nie tylko wśród seniorów, ale także instytucji zajmujących się opieką nad seniorami, która pokazała, że rzeczywiście ta sytuacja jest tragiczna, nie wykupują leków, z tym wiąże się niesystematyczne pobieranie leków, na przykład co drugi miesiąc albo co drugi dzień. Najważniejszym elementem poprawy sytuacji seniorów byłoby obniżenie dostępności do listy darmowych leków wobec grupy seniorów 70+. W tej chwili dostęp do darmowych leków mają seniorzy 75+. Taki apel jako koalicja złożyliśmy do Ministerstwa Zdrowia, pod którym podpisało się ponad 50 organizacji zrzeszonych również przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Niewykupienie leków przez seniora skutkuje tym, że jego stan zdrowia pogorszy się. Kluczowe jest, żeby leki były stosowane zgodnie z ordynacją lekarską i żeby leki były oczywiście też odpowiednio przechowywane. Jeżeli mówimy o lekach, to kluczowe jest również to, aby pacjenci senioralni, których nie stać na wykupienie leku, kupowali zamienniki. Są to leki bezpieczne, farmaceuta na pewno poleci taki lek i wówczas te koszty farmakoterapii, myślę, żeby się zdecydowanie zmniejszyły, pacjenta będzie stać na wykupienie leku, no i przez to jego stan zdrowia nie ulegnie pogorszeniu. Z naszych doświadczeń wynika, że często osoby seniorzy boją się zamienników leków. Są przyzwyczajeni do odpowiedniej wielkości tabletki, koloru tabletki, nie darzą zamienników zaufaniem, dlatego kluczowa jest edukacja pacjentów senioralnych w tym zakresie, żeby nie bali się korzystać z zamienników, bo są to leki bezpieczne, a często są to leki tańsze.